Dzień dobry, nazywam się Mirosław Rubel, jestem konsultantem wielu firm i chciałbym opowiedzieć o moim ogłoszeniu dotyczącej asystentki, jaką ja aktualnie potrzebuję. W związku z tym, że prowadzę kanał i prowadzę różne rekrutacje w internecie i współpracuję z wieloma osobami, potrzebna mi jest asystentka, która będzie za mną wszystkie te osoby łączyła, która zbuduje bazę, która będzie z tymi osobami się kontaktowała i nawiązywała współpracę. Może to być praca zdalna, ale na pewno będę potrzebował też tą osobę do załatwiania różnych spraw urzędowych i chciałbym, żeby ta osoba była osobą, która ma prawo jazdy i najlepiej samochód. Z tym, że jest możliwość, że my damy ten samochód w użytkowanie, więc jak najbardziej mamy własne samochody, więc jak najbardziej ta osoba musi mieć przede wszystkim prawo jazdy. Chętnie oczekuję tutaj, żeby ta osoba potrafiła mówić w języku angielskim i jeszcze lepiej, gdyby mówiła w języku niemieckim. Zależy mi na tym, żeby ta znajomość języków obcych była w stopniu zaawansowanym, ponieważ rozmawiamy z firmami o biznesie i nie chciałbym, żeby to była osoba tylko, która mówi w języku komunikatywnym, ale mówi swobodnie, czyli rozumie to, co mówi i łatwo się wysławia. Osoba ta najlepiej, gdyby była gdzieś w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Myślę tutaj o Żorach, województwo śląskie, ale niekoniecznie. Jeśli zakładamy, że dojedzie od czasu do czasu tutaj do miasta naszego Żory, to myślę, że od czasu do czasu jest coś do załatwienia, więc nie wymaga to ciągłego bycia w biurze. Biuro znajduje się w Żorach, w centrum miasta, więc jest możliwość, że taka osoba może też równie usiąść, dostać swoje biurko, telefon, komputer. Nie ma to żadnego znaczenia i żadnego problemu. Ale w dobie dzisiejszej pandemii większość moich pracowników, z którymi ja współpracuję, te osoby pracują zdalnie, więc nie jest konieczność bycia w biurze. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, chciałbym to omówić już indywidualnie, na spotkaniu, ale na pewno jestem w stanie się porozumieć. Godziny pracy tutaj są raczej dowolne. Raczej nie chciałbym tutaj zaznaczyć, że pracujemy od 8 do 16, ponieważ ja lubię wieczorami napisać jakiegoś maila lub SMS-a i chciałbym też dostać szybką odpowiedź. Więc tutaj jeśli chodzi o godziny, to wolałbym, żeby to było elastyczne. Myślę, że to z grubsza takie informacje są, które powinny Państwu wystarczyć do nawiązania kontaktu ze mną. Dziękuję bardzo. Do widzenia.